All right, let's look first at the six health reformer article statements. Popatrzmy więc najpierw na sześć magazynu Health Reformer. And then we will go to the other eight. A później przejdziemy do innych spraw. In the September 1871 issue, we wrześniu, w wrześniowym numerze 1871 roku, she refers to a mother breastfeeding her child. Mówi o matce karmiącej piersią swe dziecko. And also she refers to what we would call today a wet nurse. I mówi także o to, co my dziś nazywamy o mamce, excuse me, osoba, która karmi w zastępstwie, mamka. This would be a woman who breastfeeds a baby, which may or may not be her own baby. Tak, to jest kobieta, która karmi dziecko, które nie musi być jej dzieckiem. There are times when, for various reasons, a mother cannot nurse her own child in this fashion. Często matka nie może karmić swojego dziecka. And sometimes women who already have their own children and have more than enough milk for them are willing to take on other children. I czasami kobiety, które karmią swoje dzieci, a mają o wiele więcej mleka, pragną użyczyć tego mleka innym dzieciom. All right, she's talking then about a woman who is breastfeeding a baby. A więc Ellen White mówi o kobiecie, która karmi piersią dziecko. And she said, powiedziała, the woman imparts her temper and temperament to the nursing child. Że kobieta poprzez karmienie piersią przekazuje swojemu dziecku temperament, pewien charakter. Now, if Mrs. White had stopped there, there would be no problem. I gdyby Ellen White zatrzymała się na tym, nie byłoby problemu. But she didn't. Ale ona kontynuowała. She went on to make a more broad statement. Ona powiedziała coś więcej. And this is what raises question marks. I właśnie to budzi wątpliwości. The wet nurse also imparts. Mamki także przekazują her moral or immoral character. Swój moralny lub niemoralny charakter. And it is that latter statement that raises questions among scientists. I to ostatnie stwierdzenie budzi wątpliwości u naukowców. All right, the second statement was the next month. Następne stwierdzenie uczynione było następnego miesiąca. October 1871. Październik 1871. And Mrs. White talked about what in English we call wigs, artificial hair pieces. Ellen White powiedziała coś na temat peruk. And when people read this today, i gdy ludzie to czytają dzisiaj, they often burst out into loud laughter. Śmieją się bardzo głośno. So if you laugh, I will not be offended. I gdy się wy zaśmiecie, nie zgorszy mnie to. But when we come back to take these up one by one for explanation, ale gdy wrócimy i będziemy każde to stwierdzenie objaśniać dokładnie, I am going to ask you to analyze your own reaction. Zapytam, poproszę was, abyście przeanalizowali swoją własną reakcję. In terms of why you laughed. W kwestii, dlaczego się śmialiście. What were the unconscious assumptions? Jakie były te uprzedzenia, which prompted you to laugh, które spowodowały, że się śmialiście. I will be more interested in those than I will be in your laughter. Będę właśnie w tym zainteresowany niż w tym waszym śmiechu. All right, this is what she said about wigs and artificial hair pads. I ona właśnie to powiedziała o perukach i tych innych sztucznych włosach. They cover the base of the brain. One pokrywają mózg. They heat and excite the spinal nerves. One ogrzewają, jakoś wpływają ekscytująco na nerwy. The blood rushes to the brain. I krew wchodzi do mózgu. It causes unnatural activity. Co powoduje nienaturalną działalność w tym mózgu. It tends to recklessness in morals, heart and mind. I ma negatywny wpływ na moralne działania w mózgu. Heart and mind are in danger of being corrupted. Serce i umysł poprzez to są w niebezpieczeństwie
poprzez te peruki. The moral and intellectual powers become the servants of the animal nature. Moce człowieka, moralne moce człowieka stają się podwładnymi szatana. It is almost impossible to arouse the moral sensibilities of the wearer. Jest prawie niemożliwe, aby ten, kto nosi perukę, miał jakiś charakter moralny. The victim loses the power to discern sacred things. Ofiara traci moc, aby rozróżniać pomiędzy dobrem i złem. This congestion in the head causes natural hair to fall out, producing blindness, baldness. Baldness. Włosy noszone, też sztuczne włosy, peruka powoduje, że naturalne włosy wypadają. Many have lost their reason. Wielu ludzi straciło zdrowie psychiczne. And become hopelessly insane by following this deforming fashion. I kroczą na tej złej drodze. They suffer horrible disease. Cierpią na okropne choroby. Even premature death. Nawet na przedwczesną śmierć. Because of their desire to wear the fashion of the day. Z powodu ich pragnienia, chęci noszenia modnych rzeczy. Now this often brings rather loud laughter. To często powoduje śmiech u słuchaczy. And the laughter is based on probably an unrecognized assumption. A ten śmiech prawdopodobnie bazuje na jakichś nierozpoznanych uprzedzeniach, stwierdzeniach. That wigs today are exactly the same as wigs in Mrs. White's time. Na założeniu, że peruki dzisiejsze są dokładnie tymi samymi perukami, co w czasach Ellen White. They are not. Ale one nie są. And when Mrs. White talked about wigs, i gdy Ellen White mówi o perukach, those wigs were quite different from the wigs of today. Te ówczesne peruki były całkiem różne od dzisiejszych peruk. I'll come back to that when we discuss it in detail. Wrócę do tego, gdy będziemy omawiać szczegóły. The third statement was in the same issue. Trzecie stwierdzenie było w tym samym numerze. And dealt with the cosmetic problem. Dotyczyło problemu kosmetyków. Mrs. White entitled the article. Ellen White zatytułowała artykuł. The fatal effects of painting. Fatalne skutki malowania się. And when she said fatal, she meant it in the literal sense of the word fatal. I gdy wymieniała, mówiła fatalne, to miała na myśli rzeczywiście fatalne skutki. Now again, this statement often brings loud laughter. I często to stwierdzenie często powoduje śmiech. Because there are several assumptions. Z powodu kilku twierdzeń. The cosmetics of today are identical to the cosmetics of her day. Zakłada się, że kosmetyki dzisiejsze są takimi samymi kosmetykami XIX-wiecznymi. But again, we'll deal with that in a moment. Za chwilę, gdy przejdziemy do szczegółów, będziemy o tym mówić. Here I will simply summarize and synthesize what she said. A teraz tylko szybko powiem, co mówiła. The seeds of death and paralysis. Nasiona śmierci i paraliżu are hidden in every pot and jar of these supposedly innocent mixtures. Są ukryte w każdym pudełku, w każdej butelce tych rzekomo zdrowych rzeczy. Some who have used these things, niektórzy, którzy używają te rzeczy, experience sudden severe illness. Doświadczają nagłych, ciężkich chorób. Others will go through life permanently disfigured. Inni zostaną zniekształceni na całe życie. With a bad complexion. Będą mieli kompleksy. Still others will physically drop suddenly. Jeszcze inni załamią się, jeśli chodzi o ich zdrowie fizyczne. With their features twisted on one side. Ich postura zmieni się, będą przekrzywieni. Possibly deprived of the use of their limbs. Dostaną jakby paraliżu rąk i nóg. Others will die outright. Inni od razu umrą. No one guessing why. Nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. The individual effect on any given person is difficult to determine in advance. Skutki, które to powodują, są trudne do zidentyfikowania w każdym indywidualnym przypadku. One may be killed outright. Jeden może być od razu zabity.
another paralyzed. Jeden sparaliżowany. And she concludes by saying the only safety. I Ellen White stwierdza na końcu, że jedynie niebezpiecznym is to have nothing to do with any of these baneful preparations. Że jedyne, co jest bezpieczne, to nie mieć nic do czynienia z tymi niebezpiecznymi środkami. The next statement was the next month, November 1871. Następne stwierdzenie było w listopadzie 71. And she talked about an article of clothing worn by many ladies of that day, but not today. Mówiła o pewnej części ubioru, który był noszony przez kobiety ówczesne. I think we talked once before about the insect whose English name is wasp. Kiedyś mówiliśmy o insektach i po angielsku osa. And it has a very narrow waist. It is big in front and big in back, but very narrow waist. Chodzi prawdopodobnie o osę. Ma odwłok gruby, przód gruby i bardzo cienkie tutaj w talii. All right, in Mrs. White's day, w dniach Ellen White, ladies would wear a corset, an undergarment. Kobiety nosiły, jak to się nazywa, gorset. Which would make the waist very small. Chodziło o to, żeby właśnie tę talię zrobić bardzo, bardzo cienką. They would blossom out above it and they would blossom out below it. Chodziło o to, żeby ten dół był szerszy, góra szersza, a tutaj węższa. And they called it a wasp waist corset. I właśnie nazywano to wtedy gorsetami o tej o talii jak u pszczoły, jak u osy. Mrs. White talked about this and said it was bad. Ellen White mówiła o tym i powiedziała, że to jest złe. And she said that many women who wear that then fashionable dress. I powiedziała, że wiele kobiet, które nosiło to modne, tę modną część ubioru, could not transmit good constitutions to their children. Nie mogą przekazać dobrych zwyczajów swoim dzieciom. Now, if she's talking about mothers damaging the fetus before it is born because of this, that's one thing. Jeśli mówi o matkach, które w ciąży już się opasują tym gorsetem, to jest inna rzecz. If she's talking about genetic change, that would be something else. Ale gdy mówi o genetycznych zmianach, to jest, już jest coś innego. And some read this as advocating genetic change from one generation to the next because of wearing it. I niektórzy widzą w tym właśnie odniesienie do zmian genetycznych z powodu noszenia tego gorsetu. And others say no, she's not talking about that. Inni znowu mówią, że ona na ten temat nie mówi. She's just talking about a pregnant mother damaging the fetus because of a deforming fashion. Mówią oni, że Ellen White ma na myśli tutaj kobiety w ciąży, które poprzez noszenie gorsetu zabijają dzieci. The same issue, I'm sorry. W tym samym wydaniu, numerze tego magazynu. She talks about the effect of a small waist on the lungs. Mówi ona o wpływie tej cienkiej talii na płuca. And in the next issue, the December issue. A w grudniowym numerze she talked about a girl in France who had a movable tumor. It would move up and move down in the body. W następnym numerze mówiła o pewnych, nie wiem, organizmach, o pewnych komórkach, które rozwijają się nienaturalnie tutaj w ciele ludzkim. All right, we will now look briefly at the other eight statements and then we will try to see what we can do about them. Spojrzymy na inne stwierdzenia, a później się zastanowimy, co z nimi zrobić. Number one. Pierwsze. She spoke about the danger of a large difference in age between husband and wife in the marriage partnership. Mówiła o niebezpieczeństwie, gdy różnica wieku pomiędzy żoną i mężem jest duża. And she talked about the two possible categories of this. I mówi o dwóch możliwych kategoriach niebezpieczeństw. She said older men will often marry much younger women. Mówi, że gdy starsi mężczyźni żenią się z o wiele młodszymi kobietami i będą musieli jakoś zaspokajać tę młodszą kobietę. She saw that as bad and unfortunate for the lady in the partnership. I powiedziała, że to jest złe dla kobiety.
But then she said there's something even worse than that. Ale powiedziała, że coś jeszcze gorszego jest od tego. That is where young men marry substantially older women. Że o wiele gorszą rzeczą jest, gdy młodzi mężczyźni żenią się z o wiele starszymi kobietami. Which incidentally is in vogue in certain parts of the world today. Co jest popularne w niektórych częściach świata. Particularly in the entertainment industry, Hollywood. Szczególnie tam, gdzie nie jest rozwinięty przemysł. Women who are 45 and 50 years of age like to marry boys of 20 to 25. Kobiety 45-50-letnie lubią wychodzić za mąż za 20-25-letnich chłopców. Well, Mrs. White said it is bad for young men to marry very much older women. Ellen White powiedziała, że jest złe dla młodzieńca żenić się z o wiele starszą kobietą. Because children born of such a union, ponieważ dzieci urodzone z takiego związku may not have well-balanced minds, mogą nie mieć dobrze zorganizowanego umysłu. They may have peculiar traits of character. Mogą mieć jakieś wady w charakteru. They may die prematurely. Mogą umrzeć przedwcześnie. And those infants that do reach maturity, a te dzieci, które osiągną wiek dojrzały, are often deficient in physical and mental health. Są często upośledzone w fizycznym i psychicznym zdrowiu. And moral worth. I wartości moralnej. All right. The second statement, drugie stwierdzenie, has to do with a very strange expression. Chodzi o bardzo dziwne zdanie. Mrs. White talked about the amalgamation of man and beast. Ellen White mówiła o amalgamat, o wymieszaniu się ludzi i zwierząt, o wzajemnych związkach. And she made two statements, one in 1864, one in 1870. I powiedziała pierwsze zdanie w 1864, drugie w 1870. And she said, if there were one sin worse than any other sin before Noah's flood, i powiedziała, że jeśli był jakiś z gorszy grzech przed czasami Noego, it was what she called the base crime of amalgamation of man and beast. To był to na pewno grzech, ale chodzi, excuse me, nie chodzi, tak, ale chodzi o to, że z tego powstawały później jakieś istoty. O to chodzi. She said it defaced the image of God in mankind. Mówiła o niszczeniu obrazu Bożego. Caused confusion everywhere. Co powodowało zamieszanie wszędzie. 6 years later. 6 lat później. She said. Powiedziała. One of the reasons that God sent the flood was to destroy these confused species. Że jedną z przyczyn, dlaczego Bóg zesłał potop, to było właśnie zniszczenie powstałych istot z tych związków, which were not part of the original creation, które nie były częścią tego stworzenia Bożego. The third in the second list, trzecie, has to do with masturbation. We talked about this, I think, the other day. Yeah. Chodzi o masturbację, o której już mówiliśmy. And she had a lot of things to say about that. I dosyć dużo powiedziała na ten temat. It was killing thousands of people. Że ona zabija tysiące ludzi. And it was causing medical problems for those who didn't die. I ci, którzy w dalszym ciągu żyją, to mają kłopoty zdrowotne. Could produce insanity. Może to stwarzać bezpłodność. And so on. I tak dalej. Now of all of the 14 statements, spośród wszystkich tych 14 stwierdzeń, this statement raises more criticism than any other. To ostatnie budzi o wiele więcej krytyki niż pozostałe. In Mrs. White's day, w dniach Ellen White, the medical people agreed with this. Lekarze zgadzali się z nią. They don't today. Ale nie dzisiaj. And the medical scientists, i uczeni w dziedzinie medycyny, the social scientists, socjolodzy, the behavioral scientists, antropolodzy, these people almost are unanimously agreed, ci ludzie
prawie się zgadzają, that this idea, że ten pogląd, which was popular in the 19th century, który był popularny w XIX wieku, Ellen White didn't originate it, didn't create it. Ellen White nie stworzyła sama tego poglądu. She did echo it, mirror it. Ona odbijała ten pogląd, przyjęła ten pogląd. And there is almost total agreement today that it is wrong. Dzisiaj jest prawie generalna zgoda co do tego, że jej stwierdzenie jest złe. And I would have to tell you, i musiałbym wam powiedzieć, that even in our own church, że nawet w naszym kościele the majority, I think I'm safe in saying the majority of scientists in our own church, myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem większość uczonych w naszym kościele would say, this isn't so. Powiedziałoby, że Ellen White nie ma racji. Well, we'll examine that. A więc zajmiemy się tym. And we'll examine two statements that have been made in less than the last 10 years. Zajmiemy się dwoma stwierdzeniami, które były podane w ostatnich 10 latach obecnie. By non-Adventist scientists. Podane przez nieadwentystycznych naukowców. Which are very interesting. Które są bardzo interesujące. All right, the fourth statement. Czwarte stwierdzenie. She talked about a literal miasma. Now I got to explain that. Ellen White mówiła o pewnej, to się nazywa miasma, chodzi o jakąś niby mgłę wydzielającą się z ziemi. And she said that it could produce upper respiratory problems. Że to może produkować, że to może stwarzać trudności górnych dróg oddechowych. It was caused by the evaporation of low-lying pools of water. I powodowane byłoby to płytko leżącymi zbiornikami wody pod ziemią. Jeśli się chce tego ominąć, chodzi o to, żeby nie budować domy na nizinach. Number five. Pięć. Ellen White said that leprosy, Ellen White powiedziała, że trąd could be caused może być spowodowany by the eating of swine's flesh. Jedzeniem wieprzowiny. Right, number six. Sześć. She talked about the cause of some volcanic eruptions and earthquakes. Mówiła w kwestii pewnych wulkanicznych erupcji i trzęsień ziemi. And she said one of the causes of these things. Powiedziała, że jedną z przyczyn tych rzeczy is the existence of coal and oil burning below the surface of the earth. Jest istnienie węgla i ropy palących się wewnątrz ziemi. Siedem. She talked about the danger of eating cheese. Mówiła o niebezpieczeństwie jedzenia sera. And she said it should never be introduced into the human stomach. Że nigdy ser nie powinien być podawany do ludzkiego żołądka. And the last one, number eight, i ostatnie, numer 8, has to deal with geological issues. Chodzi o kwestie związane z geologią. The fossil record of beings that were greater in size than they are today. Chodzi o skamieliny zwierząt, które były ogromnych rozmiarów. Let's start with wigs. Zacznijmy od peruk. Artificial hair pieces. Od sztucznych włosów. Most people laugh their head off when they read what Mrs. White wrote. Większość ludzi śmieje się z tego, co Ellen White napisała. But they do it on a wrong assumption. Ale czynią to, ponieważ przyjmują fałszywe założenia, which most of them probably don't even analyze. Których większość z nich prawdopodobnie nie analizuje. They assume, twierdzą, something that is not so. Coś, co w istocie nie ma, nie sprawdza się. That what Mrs. White was talking about, że to, o czym mówiła Ellen White, was the kind of wigs we have today. To był rodzaj peruk, które i dzisiaj mamy. And the wigs today are quite different from the wigs of her day. A peruki dzisiejsze są zupełnie inne niż te z jej czasów. Now, when I taught at Pacific Union College, gdy uczyłem w Pacific Union College, I had a student who was an older man. Miałem studenta, starszego człowieka. I would guess probably late 30s or early 40s. Gdzieś między 30, 40, około 40 lat. He was a new convert to our church. Był, tak, niedawno chrzczonym adwentystą. And he took a year out of work. I wziął urlop z pracy. Came to Pacific Union College. Aby przyjść do koledżu. Took mostly Bible subjects. Chodził na wykłady biblijne.
He wanted to know more about this new church he had joined. Chciał wiedzieć więcej o kościele, którym właśnie stał się członkiem. And he was in probably two or three different classes that I taught. I brał udział w trzech lub czterech seriach wykładów, które ja miałem tam w koledżu. We became very good friends. I zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. Since I joined the White Estate, od momentu, gdy zostałem członkiem Ellen White Estate, I continue to be in touch with him. Byliśmy jeszcze w kontakcie. About almost 7 years ago, prawie 7 lat temu, he wrote to me, napisał do mnie, and he said, powiedział, before I became an Adventist, a few years ago, przed tym jak zostałem adwentystą kilka lat wcześniej, I was pursuing one of many different interests that I have. Zajmowałem się jednym z wielu różnych zajęć, które miałem. I was interested in the theater. Byłem zainteresowany teatrem. And I was reading on various books about the theater. Przeczytałem wiele książek dotyczących teatru. And I came across a book on the subject. I doszedłem do książki w temacie The History of Wig Making. Historia produkcji peruk. Now the wigs that are made today, peruki, które dzisiaj są robione, are lightweight. Są lekkie. The wigs in her day were very heavy. Peruki w jej czasach były bardzo ciężkie. The wigs today have an open weave stretch cap to hold it on the head. Że ta peruka była jakby luźno zrobiona, było tam sporo takich małych otworów. And they allow the scalp to breathe. I to pozwalało głowie oddychać. In Ellen White's day, this is not the way they were made. W czasach Ellen White te peruki nie były tak zrobione. The hairstyles and the construction were both heavier. Te różne fryzury, które noszono i konstrukcja były o wiele cięższe. The wigs in her day, peruki w jej czasach, had a tight-fitting, tightly woven cap that didn't allow the scalp to breathe. Były zrobione bardzo ściśle, że nie pozwalało to skórze na oddychanie. They fit so tightly on the head. One były tak dopasowane ściśle do głowy. They could easily constrict the flow of blood to the brain. Że mogły nawet spowodować wylew krwi do mózgu. They could have limited oxygen to the scalp. Nie dopuszczały tlenu do skóry na głowie. And retained perspiration so that it could not escape. I zatrzymywało wymianę tego powietrza oddychania. We have gone back into some of the newspapers of her day to get descriptions of what these wigs were like. Przeczytaliśmy materiały w gazetach z jej czasów, aby dowiedzieć się coś więcej na temat peruk. In an 1867 magazine, w pewnym czasopiśmie z 1867 roku. They were called monstrous bunches of curled hair. Nazwane były jakimiś monstrualnym zbiorowiskiem kędziorów. Cotton wool. Bawełny. Seagrass. Seagrass? Yes, grass from morskiej, the sea. Morskiej trawy. Lamb's wool, wełny owczej, Spanish moss, which came off of trees. Chodzi o jakieś owoce, które się nazywają hiszpańskie, nie wiem, moss. And they also were made of dark and fibrous bark of trees. I były one także robione z czarnej kory drzewnej. Now, these things were not sterilized before they were sold to the public. Te rzeczy nie były wysterylizowane, nie były oczyszczone przed robieniem tych peruk i przed sprzedażą. And particularly the bark of some of these trees that was used. I szczególnie pewne części drzew, które były używane w produkcji, had insects still alive inside the bark. Miały ciągle insekty żyjące jeszcze w tej korze. And when the lady would put it on her head, i kiedy kobieta zakładała tę perukę, the insects would come out of the bark, te insekty wychodziły z niej and burrow into the lady's scalp.
i wchodziły w skórę na głowie, creating all kinds of problems. Stwarzając wszystkie możliwe problemy. This is a description of one lady who had a medical problem because she wore these things. Teraz podam wam opis kobiety, która miała tego typu problemy z powodu noszenia peruki. Her head became raw. Dużo krwi napłynęło jej tam do głowy. Her hair began to fall out. Jej włosy zaczęły wypadać. Her entire scalp was perforated by these burrowing parasites. Jej cała skóra, te insekty weszły jej we całą skórę na głowie. They reproduced so in such a multiplied fashion that you couldn't kill them. They kept reproducing themselves endlessly. Te insekty tak się rozmnażały, że nie można było ich wszystkich zabić. The lady went to several doctors and could get no help. Kobieta chodziła do wielu doktorów, ale nie uzyskała żadnej pomocy. She is nearly crazy from terrible suffering. I prawie że postradała umysły ze strasznego bólu. And the doctors don't seem to be able to help. I wydaje się, że doktorzy nie mogą jej pomóc. Furthermore, co więcej, contemporary writers commented on one thing about the wigs. Ówcześni pisarze, wyrażając się na temat peruk, they produced an unnatural degree of heat in the back part of the head. Mówią, że peruki wytwarzały nienaturalnie wysokie gorąco z tyłu głowy, which resulted in a distracting headache as long as the thing was on the head. Które powodowały niszczący ból głowy tak długo, jak ta peruka była nałożona. In August of 1910, w sierpniu 1910, there was an article that appeared in a magazine. Był pewien artykuł, pojawił się w czasopiśmie. The magazine is called The Watchman. Magazyn nazywa się Strażnik. But it is reproducing something that appeared in McClure's magazine the month before. Ale to jest artykuł, który był przepisany z artykułu, który oryginalnie ukazał się w czasopiśmie, o którym wcześniej mówiliśmy. It describes the factory in which these wigs were made in 1910. Opisuje fabrykę, w której te peruki były robione. They were often made in old warehouses or buildings that were in bad condition. Często były one robione w starych jakichś magazynach, budynkach o złych kondycji. And this one was in New York City. I ta fabryka była w Nowym Jorku. On East 16th Street. I, na jakiejś 66. ulicy. Now I hope you will not be offended when I tell you who the owner of the enterprise was. Mam nadzieję, że nie zdziwicie się, nie zgorszycie się, gdy wam powiem, kto był właścicielem tego. The boss was a Polish Jew. A więc bosem był polski Żyd. Who spoke little English. Który mówił trochę po angielsku. So when this is the report of a government labor inspector. I to jest raport inspektora rządowego. And when he went to see the man, he had to have a young boy talk who could speak English. I gdy rozmawiał z właścicielem, to rozmawiali poprzez młodego małego chłopca, który mógł rozmawiać po angielsku. The hair that they were using in making these wigs. Włosy, które używano do produkcji tamtych peruk, was human hair. To były ludzkie włosy. But it came from China. Ale pochodziły one z Chin. It came from the interior of China by way of Hong Kong. Z okolic Hongkongu, z centrum Chin. And it came from dead bodies. I ścinano je martwym ludziom. There was a very contagious disease in China at this time. W tym czasie była bardzo groźna choroba w Chinach. It was called by a general term the plague. I nazwano ją po prostu plagą. Hundreds of thousands of people died. Setki tysięcy ludzi zmarło. And they went to these dead bodies. I oni po prostu podchodzili do tych ciał. They didn't just shave the head. Oni nie ścinali po prostu włosów. They pulled the hair out by the roots. Ale po prostu wyrywali z korzeniami te włosy. And there were disease germs attached to those roots, plague disease germs. I te zarazki, które powodowały tę chorobę, po prostu były przenoszone razem z tymi włosami. And in this article it says it was almost impossible to disinfect and sterilize this hair.
I ten artykuł mówi, że było prawie niemożliwe, aby oczyścić całkowicie te włosy. And people who wore wigs made out of this got the Chinese disease. I ludzie, którzy nosili włosy zrobione, peruki zrobione z tych włosów, chorowali na tę chińską chorobę. So when you read about what Mrs. White said about wigs, jeśli czytacie to, co Ellen White mówiła na temat peruk, remember she's talking about something different from what we call wigs today. Pamiętajcie, że mówi o czymś innym niż to, co my dzisiaj nazywamy perukami. Now Mrs. White also talked about certain cosmetic preparations. Następnie Ellen White mówiła coś na temat przygotowywania kosmetyków. She said they could cause disease, paralysis and death. Że one mogą powodować choroby, paraliż i śmierć. In those days there was no agency of the United States government. W tamtych latach nie było agencji rządu Stanów Zjednoczonych, that could control and regulate the industry. Która mogła kontrolować i regulować przemysł. Today we have a government agency. Dzisiaj mamy taki departament rządowy. Called the Food and Drug Administration. Nazywa się to administracja pokarmów i narkotyków. But this is not working as well as it should. Ale nie działa to tak dobrze jak powinno. As I am going to show you in a moment, za chwilę pokażę wam. From the testimony given in a U.S. congressional hearing in Washington 14 months ago. Przeczytam wam pewien raport kongresmena z Stanów Zjednoczonych. First, let us look at Mrs. White's own time. A więc popatrzmy na czasy Ellen White. If you have seen pictures of her husband, gdybyście widzieli zdjęcia jej męża, you have noticed that he didn't have much hair on the top of his head. Zauważyliście, że nie ma zbyt dużo włosów na swojej głowie. Little bit on the side. Trochę po bokach. Not much on the top. Ale na górze nie za dużo. Now I have never been afflicted with this. Nigdy mnie to nie jakoś nie wzruszało. But I am told that people who are bald are very sensitive about it. Ale wiadomo mi skądinąd, że ludzie łysi są na tym punkcie bardzo czuli. And if they hear of some preparation that will restore hair, jeśli słyszą o jakimś środku, który by powodował porost włosów, they will rush out and buy it. Oni wystartują i kupią to. Now in her day, ale w jej dnia, this was downright dangerous. Było czynienie tego było bardzo niebezpieczne. Because poisonous substances were included. Ponieważ do tych środków były włączane trujące substancje. They still are. I ciągle są. As I'm going to show you in just a moment. Tak jak wam pokażę. But in her day it was worse. Ale w jej dniach było to o wiele gorsze. Now James White was sensitive about his bald head. I Jakub White był czuły na punkcie swojej łysiny. So he went out and he bought some things and he said to his wife, Ellen, you put it on my head. A więc poszedł i kupił taki środek i powiedział Ellen, żeby mu posmarowała. This is her description of what happened. To jest jej opis, co się stało. I have had some experience in using a certain preparation. Mam doświadczenie w używaniu pewnych środków. In fact, she names two of them. W istocie ona wymienia dwa spośród nich. All right, listen to what she said. Posłuchajcie, co mówi. I have made applications of these preparations on the head of my husband. Położyłam trochę tego środka na głowie mojego męża, in an attempt to prevent the falling off of his hair. Aby zatrzymać wypadanie jego włosów. I observed. I zauważyłam, that when using these preparations, gdy używałam te środki, he frequently complained of giddiness of the head. Jakub skarżył się na pewne bóle głowy. And weakness and pain in his eyes. I stwierdzał, że bolą go oczy. Now she didn't put it in his eyes. She put it on the top of his head. Ona nie włożyła tego środka do jego oczu, ale na głowę. But the fumes got in his eyes. Ale te opary jakoś dosięgły do jego oczu. She goes further. Idzie dalej. In applying these preparations, stosując te środki, my own eyes, which were naturally strong, moje własne oczy, które naturalnie były bardzo silne, my eyes grew weak. Ja też poczułam ból w oczach. Twice they seemed greatly inflamed. Wydawało mi się, że widzę o wiele gorzej. Eruptions appeared on the eyelids and they continued for weeks.
Drgawki pojawiły się na powiekach i kontynuowało się to przez tygodnie. And I was convinced. I przekonałam się, that I had been poisoned by applying these preparations to the head of my husband. Że zatrułam się tymi środkami, które stosowałam na porost włosów mojego męża. So, reasoning from cause to effect, a więc rozumując z przyczyny ze skutku o przyczynie, we discontinued the use of these things altogether, przestaliśmy używać te rzeczy, and I have had no weakness of my eyes ever since. I już nie miałam osłabionego wzroku. And my husband has been free from these peculiar sensations since we discontinued. I mój mąż został uwolniony od tych różnych sensacji, gdy przestaliśmy używać tego środka. Well, today a lot of those things can't happen. I dzisiaj wiele z tych rzeczy może się zdarzyć. I almost said none of those things could happen. Prawie powiedziałem, że żadna z tych rzeczy nie może się zdarzyć. But there have been some revelations in September of last year. Ale ostatniego roku we wrześniu, before a committee of the United States Congress, pojawiło się pewne stwierdzenie na spotkaniu Kongresu Stanów Zjednoczonych. That was dealing with cosmetic manufacturing. Pewien raport, który dotyczył produkcji kosmetyków. And I was astounded when the congressman sent me his report. I byłem niezwykle poruszony, gdy kongresman wysłał mi swój raport. But first let me share this one with you. I podzielę się z wami tym raportem. In 1959, so this is 30 years ago. A więc to jest coś innego. W 55 roku tego wieku. They discovered that the coloring agent for the making of ladies' lipstick, że środek taki koloryzujący do pomadek, that some of the coloring dyes came from something called coal tar. Te środki koloryzujące pochodzą z czegoś w rodzaju smoły. Anyway, 17 of them were found to have poison in them, and the manufacturers were forbidden to use them. I odkryto, że 17 tych różnych środków użytych do produkcji pomadek miały trujące właściwości i zabroniono używania ich. 2 years ago, this appeared in the U.S. News and World Report. 2 lata temu ukazało się ten raport w pewnym czasopiśmie. A very interesting report. Bardzo interesujący raport. They discovered that pottery, ceramic pottery imported into the United States. Odkryto, że ceramika, to znaczy garnki gliniane, które importowano do Stanów Zjednoczonych, had a very high degree of lead poisoning. Miały bardzo wysoki wskaźnik zawartości ołowiu. From the glaze that was put on it before it was baked in an oven. Z glazury, którą położono, okryto te garnki przed wypaleniem. And lead poisoning is a serious problem around the world today. I zatrucie ołowiem jest dzisiaj poważnym problemem na całym świecie. Particularly among children. Szczególnie wśród dzieci. And I read this article. Przeczytałem ten artykuł. And it quoted a famous scientist. Cytuję to znanego naukowca, whose name is Dr. Julian Chisholm. Nazywa się Julian Chisholm. He is in charge of the Lead Poisoning Center. Jest głową instytutu zajmującego się zatruciami ołowiem. At Johns Hopkins University. I w Uniwersytecie Johna Hopkinsa. In Baltimore. W Baltimore. His office is only 45 kilometers from my house. Jego biuro jest 45 kilometrów od mojego domu. And I read his symptoms of lead poisoning. Czytałem o tych symptomach tej trucizny ołowiowej. They sounded very much like what Mrs. White wrote. I brzmi to podobnie do tego, co Ellen White powiedziała. So I called the doctor's secretary. Zadzwoniłem do sekretarki tego doktora. After this appeared. Po tym, jak się ukazał ten artykuł. This was in August of 2 years ago. Było to 2 lata temu w sierpniu. And I said, may I make an appointment to see the doctor? Spytałem, poprosiłem, czy mógłbym się spotkać z doktorem. I thought maybe in a week or 10 days I could get in. Za tydzień albo za 10 dni chciałbym się z nim spotkać. She said he will see you in November. Ona powiedziała, że zobaczy się pan z nim w listopadzie. Other people had read this and they had gotten their appointment before I got mine. Inni ludzie też to przeczytali i już umówili się na spotkania z nim. I went to see him.
Więc pojechałem, aby się z nim spotkać. I took the article of Ellen White. Wziąłem artykuł Ellen White. I read him her description of what happened to people using certain cosmetics. Przeczytałem jej opis ludzi, którzy używali pewne kosmetyki. He didn't laugh. I nie śmiał się. Classic symptoms of lead poisoning. Powiedział, że są to klasyczne objawy zatrucia łowiem. And he said, powiedział, lead was often used in cosmetics even in the ancient world. Ołów był często używany w kosmetykach nawet w starożytnych czasach. And people got poisoned by it. I ludzie zatruwali się tym. And he told me what the symptoms of lead poisoning are. I powiedział mi, jakie są symptomy zatrucia łowiem. He mentioned some of them in the article. Wymienił kilka w tym artykule. Irritability. Jakieś zirytowanie. Headache. Bóle głowy. Nausea that makes you want to vomit. Jakieś chęci do wymiotów. And foot drop, wrist drop, sleep disturbance. Aha, jakaś śpiączka. Zmiany w koncentracji. And he referred me to a book. Wskazał mi na książkę entitled zatytułowaną Lead and Lead Poisoning in the Ancient World. Ołów i zatrucie ołowiem w starożytnych czasach. Well, I thought that was very interesting. Pomyślałem, że to będzie interesujące. Then last year. Ostatniego roku. Just 13 months ago. 13 miesięcy temu. I was traveling in New England. Podróżowałem to po Nowej Anglii. It was Sunday night. W niedzielę wieczorem. I was staying in a motel. Zatrzymałem się w motelu. I had a news broadcast on the television. Miałem w pokoju telewizor. And they started to report on a certain congressional committee. I usłyszałem tam raport pewnego komitetu kongresu, that had been investigating the manufacturing of cosmetics, który zajmował się zbadaniem produkcji kosmetyków. The news item was only 1 minute and 41 seconds. It was very brief. Ta wiadomość trwała tylko minutę i 41 sekund. But I wrote down the name of the station. Ale zapisałem nazwę stacji, która to podawała. The time of the broadcast. Czas audycji and the nature of what was said. I kwestie, o czym mówiła ta audycja. This was Sunday night about 8:30 in the evening. Było to wieczorem w pół do dziewiątej w niedzielę. The next morning I called my office in Washington. Następnego dnia zadzwoniłem do mojego biura w Waszyngtonie. I said to my secretary, powiedziałem do mojej sekretarki, I want you to call the office of this congressman. Chciałbym, abyś zadzwoniła do biura tego kongresmena. He was the head of a committee that was investigating the cosmetics industry. On był przełożonym tego komitetu, który badał kwestie produkcji kosmetyków. And I said, I want you to get from him a copy of his report. I chciałbym, abyś od niego zdobyła kopię jego raportu. She sent it to me. Wysłała mi go. And here it is on his own printed heading. I tutaj jest razem na jego papierze firmowym. News from Congressman Ron Wyden. Wiadomości od kongresmena Rona Wydena. And this is the text of his opening statement to open the hearings in Washington. I to jest tekst jego tego pierwszego przemówienia, które otworzyło całe spotkanie. He started out, and this was made on September 15 last year. I to działo się 15 września ostatniego roku. Just a year ago. Rok temu. September 15. Wrzesień 15. He said, today we are opening our hearings. Dzisiaj dowiadujemy się, powiedział. Which we recessed 3 months ago in July, 2 months ago. Otwieramy nasze spotkanie, które 2 miesiące temu zakończyliśmy. We are continuing our investigation. I kontynuujemy nasze badania. On the US cosmetics industry, w kwestii kosmetyków produkowanych w Stanach Zjednoczonych, whose sales, które są sprzedawane, are $17 billion a year. W ilości za sumę 17 miliardów rocznie. Now that's $17,000 million. 17 tysięcy milionów dolarów rocznie. It is big business. Wielki biznes.
Now, he starts out his opening statement. I to jego ta pierwsza mowa mówi by saying w ten sposób. 2 months ago on July 14, dwa miesiące temu w lipcu 15 lipca witnesses came to our hearing. Doszli do nas pewni świadkowie and told us how dangerous some of these cosmetic products can be. I powiedzieli nam, słysząc naszą audycję, o niebezpieczeństwach, jakie wynikają z produkcji kosmetyków. We learned from one lady, od pewnej kobiety dowiedzieliśmy się, how her hair caught on fire, jak co stało się z jej włosami. And it has left her permanently disfigured and in constant pain. Kosmetyki, które używała, sprawiły, że jej postawa się zmieniła, jakoś się wykrzywiła i odczuwała ciągłe bóle. Cosmetologists, these are ladies, mostly ladies, who fix the hair and do things like that, beauticians. Kosmetyczki, które się zajmują upiększaniem kobiet. Lady hairdressers. Fryzjerki i tak, kobiety zajmujące się innymi rzeczami. A number of them came to this committee room. Część z tych kobiet przyszła do tego miejsca spotkania. And they told how they suffered irreparable nervous system damage. I powiedziały, że cierpią na pewne dolegliwości nerwowe. Loss of memory. Na zanik pamięci. And severe respiratory problems with dealing with the chest. I ciężkie problemy tu w klatce piersiowej. And he said, kongresman powiedział, on the basis of that, na podstawie tego, we had a government examining laboratory, stworzyliśmy laboratorium rządowe, aby to wszystko przebadało, test just under 3,000 different chemicals that are used in making cosmetics. Które przebadało 3000 różnych chemikaliów używanych przy produkcji kosmetyków. The exact number was 2,983. Dokładna liczba 2983. And they tested those 3,000 substances. I oni sprawdzili te 3000 substancji. And they found stwierdzili 884 of the 3,000. Znaleźli spośród tych 3000 884, 30%, 40%, 30% were poisonous. Było trujących. And then they broke it down. I mówił dalej. 314 of these, 314 z tych substancji, that's 10% of them, 10%, cause biological mutation. Powodowało mutacje biologiczne. Another 218, pozostałe 218 cause reproductive complications. Powodowało trudności w rozmnażaniu. Another 778, 20%. Inne około 700, czyli gdzieś 20%. Cause acute toxicity, poisoning. Powodowało toksyczność. 146 of them cause tumors. 156 abnormal growth of cells in the body. Powodowało pewne kłopoty w wewnętrznościach. Many of them cancerous. Które kończyły się często rakiem. And 376. I 376. That's more than 10%. Więcej niż 10%. Cause skin and eye irritations. Powodowało pewne dolegliwości na skórze i na oczach. And he said only 1% of the FDA, Federal Drug Administration's inspections of the industry. I powiedział, że tylko 100 z tych inspekcji przeprowadzonych przez tę instytucję rządową. Only 1% of their inspections were in cosmetic factories. Że tylko 1% był w fabrykach kosmetyków. They spend most of their time with foods and drugs. Spędzili więcej czasu na pożywieniu, badaniu pożywienia i narkotyków. 1% of their time on the cosmetics industry. A tylko 1% czasu spędzili w przemyśle kosmetycznym. And this is a copy of his report. I to jest kopia tego raportu. And the purpose of the report was to get Congress. Celem tego raportu było to pass some laws making it mandatory for cosmetics to be more carefully regulated.
aby kongres zarządził pewne prawa, które ograniczyłyby produkcję tego typu rzeczy.